Znajdujemy się przed pociągiem turystyki kolejowej Turkol. Są to wagony z lat 60-tych, 70-tych, które dawniej należały do PKP, które już nie istnieje. Jest to EP0523 Czesio, lokomotywa czeska, jedyna taka w Polsce. Jedyna w Polsce? Jedyna taka w Polsce, tak. Jakby co jest w niej takiego wyjątkowego? Że jest pomarańczowa? To również, że jest pomarańczowa, ponieważ dawniej one właśnie były wszystkie malowane na pomarańczowo, a teraz już została tylko jedna. Dzisiaj nie lada gratka dla wszystkich miłośników kolei. Otóż w Andrychowie przez kilkadziesiąt minut stoi pociąg Czesio. Jest to wielka, ciekawa historia polskiej i czeskiej kolei. Retropociąg, ale to jest taki retropociąg trochę... No to już jest retro, bo to jest ponad 60-letnia lokomotywa elektryczna tak naprawdę, z wagonami również, które mają ponad 50 lat. Ja pamiętam te pociągi, natomiast no, dla młodych, że tak powiem, pasjonatów kolejnictwa jest to naprawdę duża atrakcja. Wiele osób przyjechało z Poznania, z Warszawy, żeby przejechać się tym pociągiem. Jest to dla mnie naprawdę bardzo ciekawa inicjatywa, a poza tym no, promujemy tak naprawdę Andrychów, Wadowice, cały region. Podoba Ci się retropociąg? Tak, bardzo się nam podoba. Jesteśmy tu z tatą, moim rodzeństwem i z moim małym synkiem i wybraliśmy się dlatego właśnie, bo mój brat jest fanem pociągów i nie spodziewałam się, że będzie tak fajnie. Czy zamówił już Pan coś do jedzenia? Nie, ja dzisiaj wszedłem pooglądać samochodziki w pociągu. O, to właśnie to jest coś nowego. Na rowerze samochodem albo samochodem w pociągu. Samochodem w pociągu, dokładnie. No. Okej, a spodziewaliście się może bardziej takiej lokomotywy parowej, jak z XIX wieku? Wiesz co, niekoniecznie, bo przyjrzałam się tutaj ofercie, co to będzie już wcześniej. Mhm. Także dokładnie mamy to, po co przyszliśmy. Syn jest fanem, rozumiem, lokomotyw. Tak, oczywiście. No przyjechaliśmy, bo byliśmy pewni, że przyjedzie jakaś lokomotywa parowa, prawda, Wojteczku? Mhm. Mamy tutaj nawet nasz model parowy, tak? Wzięliśmy, żeby pokazać lokomotywie, jaką my mamy lokomotywę, a tu nie przyjechała. No mamy nadzieję, że tu jeszcze podstawią jakąś taką jednostkę parową, bo ta elektryczna, no to nie powiem, połowa tam ludzi na peronie zrobiła dziwną minę, jak podjechała taka na pantograf. No ale cóż, no czekamy, może jeszcze się sytuacja jakoś rozwinie. Ale trzeba przyznać, że niewiele się różni od tego, co tu jeździ. A zresztą chyba tu nawet na 117 widziałem starsze modele niż ten. Wydaje mi się, że jak jeżdżę do pracy, to te pociągi jeszcze gorzej wyglądają. Czasami na przejeździe, jak człowiek czeka. Dzień dobry, jesteśmy w pociągu, w którym w ubikacji dzieją się dantejskie sceny. Tutaj klasycznie klapa, widzę, że nie jest oryginalna. Tak dokładnie, jakbym się tego spodziewał. Papier jest, to jest bardzo duże udogodnienie. Czy tutaj woda? Pompujesz? Woda sobie leci. Jak będzie z tą linią 117 w przyszłości? Na pewno się zmieni. To były nasze wnioski do Urzędu Marszałkowskiego, żeby nowe składy tutaj jeździły tą linią. Wiem, że jest przygotowywany przetarg. Już chyba pierwszy był, tylko nie wyszedł. Mhm. Natomiast będzie następny przetarg na nowe składy kolejowe, tak zwane podmiejskie. No jestem przekonany, że w najbliższych latach stan pociągów, które dowożą nas do stolicy, na pewno się zmieni. Dobrý den, ve jménu společnosti Turkos vás vítám tady na palubě tohohle retro historického vlaku, který teďka odjíždí ze stanice Andrychov směrem do Vadovic a následně dále do Živce. Děkujeme vám, že jste nás natočili a přejeme vám krásný den a nám přejeme příjemnou jízdu. Mějte se krásně, nashledanou.